Dziecko fajnie kurwa. Mi podkopał korzenie na wieczu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu pan kopie? Ja nie kopię. Tu z rolnictwa wywieźli śmieci mi na podwórko, to wygrzebałem. Bo ja do tego popiołu nie będę wąchał, proszę panią. Ja to jestem z miasta. Mnie gówno obchodzi. Rolnicy tu wiozą popioły, bo nie rozumiem, tu ogrodzenia nie ma. Popsuli ogrodzenie startaku, to niech naprawią. Sobie sami, a nie będą tu mi rozrabiać. Ja tu miałem... Ale ile to pracy pan włożył w to kopanie? To, wie pani, włożyłem pracę, ale niestety każdego dnia po trochu, dlatego że niedorozwinięci są niektórzy ludzie z chłopstwa, to nie słuchałem się. A ja to jestem. A co tu się panu spaliło mieszkanie? Tu się nie spaliło mieszkanie, tylko jest tąpnięcie, bo ziemia grząska i utąpnęło i w zimę. Bo pan podkopał. Kopałeś tą podmurówkę. Nie, proszę pana, tylko tu jest ziemia grząska, obsunęło się. Nie a co ty pierdzisz? Pan to się nie odzywa, to jest kurwa. Pan to może sobie iść do boksu, a nie tutaj. To jest nie boks. I proszę zachowywać. Nie, pana, dobrze tylko mój. I proszę sobie do swojego terytorium tak rządzić. To ja nie wolno. Nie, ja tylko z ciekawości, bo widziałam. No, ja pamiętam, pan, myśmy się w mieście spotka. Ja pana widziałam, jak pan chodzi z wiaderkami tutaj z piaskiem. Dlatego, że powiedziałem, że im odbiło. To jest tak, że... Odbiło. O. Odbiło. Proszę pana, traktory się wiezie tutaj ziemi. Po co ja to mam tonę wynieść śmieci, póki to jest nienormalne? Dobra. A ja to nie jestem rolnik. Proszę pana, to rowerami, to jest trasa rowerowa, samochodami na drogę nosisz. To mi proszę popiół nie wozić. To jest śledzący popiół. Ale czego na drogę nosisz, kurwa? Dlatego, że nie wozisz. Ale panie Andrzejku, spokojnie. Ja wziął pałę, bata. To sobie weź pałę. Ja panu kurwa z powrotem pana działka, pana posesja, może pan sobie robić, co panu się podoba. Pan droga, lubi kopać. Droga publiczna, kurwa. Pan lubi to sobie zrób asfalt. Ale nie kłóćcie się, panie Andrzej. Kurwa, przekurwie. Ale to nie jesteś ode mnie, żebyś się tu wpierdalał, dobrze? I sobie tam do siebie i sobie się wpierdalaj. No. A ja to ale do mnie chodzę. Pan tyle pracy wkłada w to kopanie. Proszę pani, ja tu muszę mieć czysto, bo ja tu nie będę miał pył czy smrodu. Co mi to obchodzi, jak oni dymy tu rozwożą? To ja popiół, wie pan, myślałam, że pan się czegoś obawia i że pan okopy jakieś sobie buduje, że pan się chce schować. Nie. To tylko tak. Dobrze, że pani na pierwsze przyszła, czy samochodem? Nie, ja jestem samochodem. No, no, pani tu raz była już u mnie, to pamiętam. To. Nie, ja nie byłam tu u pana, ale pan był u mnie. To się w zimę, jak proszę panią, jest tutaj tak. Ja piasek, tamto się nie obsłało, bo jest drewniane. Oni niepotrzebnie dobudowali tu, część ludzi mieszkało kiedyś do pracy, było dobudowali tu fundament, za ciężki zrobił, to się obsunęło. Ty wiesz co było, ja nie pamiętasz, kurwa, ten dziadek. Ale pan zobaczył, tam jest fundament. A tam pod domem coś pan znalazł ciekawego, jak pan tak kopie? Nie, pan, że jak ja tu obkopam z darni, dlatego żeby mi tu nurówki łaziły, bo to jest przylesie. Aha, i z darni pan okopał, żeby nornice nie chodziły. No, myszy, to wszystko by łaziło przecież. To u mnie jest szczur w komórce, wie pan, nie wiem, co mam zrobić. To pani to tego nie wniesie. To pies trzeba mieć albo jakieś... Ja mam 5 psów. No to pies też się może bać też. Ale duży szczur, mam trutkę. Ja się usmoliłem, bo komin teraz, to jeszcze od rana Trutkę kupiłam, zobaczymy. No, dobrze. Ale pan, wie pan, jak pan będzie tak kopał bardziej, to ten dom się zawali. Nic się nie zawali w tej chwili. Ja sobie to wyrównam później sztychówką z szpadłem, tylko że powiedziałem, co ja wyjdę do pionek, to czy gdzieś jestem 2-3 godziny, 4. No to... ma pan zajęcie. Trzeba przyznać. To przed zimą trzeba nic wykopać, bo potem śnieg zasypie. Śnieg jak, proszę panią, zasypie, to ja też odgarniam tutaj z brzegu. To nie ma tak, że mam odgarnięty. No tak. Dobra. Szkoda, że pan nic nie znalazł. Myślałam, że coś można znaleźć. Monety. Skarby jakieś. Można. Monety to się, proszę panią, czasem znajdowały, ale to gdzieś, można powiedzieć, nie tutaj na terenie. Gdzieś prędzej pod zamkiem. Tu nie ma zamku. Nie ma zamku. Ale i tu były tereny, gdzie były walki, wie pan. Pierwsza wojna światowa. W pierwszej wojnie światowej. To tam w lesie jest widać. To. Ale bo tu chodzi od tamtej strony. Szabelkę można znaleźć? Szabelkę to czasem ktoś znalazł. No to właśnie. Szable jeszcze z wojny. Ja to nic nie znalazłem, ale ogólnie ja nie grzebię, bo ja tu nie mam możliwości się tym zajmować. Ja myślałam, że pan grzebie tu właśnie, żeby coś znaleźć. Nie o to chodzi. Nie my pokrywać, jeszcze. Drzewa trzeba nas nosić, to podzielić. Pod dębem. Pod dębem to też oczyściłem trochę, bo tam też... A bo jest tak grzebowe. No dlatego, pan, że pan, chodzi o to... I na drogę też będzie. Kleszczy by się narobiło sporo i później te kleszcze wędrują. W głowie mój kleszczy. Trzeba trochę to wziąć, zagrabić, niedużo i to w workach na bok odsunąć. Bo kleszcze w głowie. Ma pan co jeść? Ma pan? No jak to kupię sobie chleb, nie chleb. Mam bułki w samochodzie, chce pan? Nie, ja sobie kupuję godnie chleb. Panią pozdrawiam, że... Ja również pana pozdrawiam. Tak, bo ja to powiedziałem, ja to nie ma, to teraz to już jest jesień, całkowita koniec i to trzeba się tak sprężać ze wszystkim. Ja to wieczorem nieraz coś też jeszcze kończę, to do godzina dopiero... Wie pan, ja tak pomyślałam, że pan się czegoś obawia, jacyś obcy, jakieś parchy tutaj dookoła występują. Ja nie obawiam się, mam 50 lat, tylko mam się obawiać. Nie ma co zryskować. Idziemy. Będzie kopał. Ty to, Andrzej, to masz pod rolnictwo, masz jeszcze trochę dobytku. Ja to nie jestem rolnik, to...
ja to, co mogę, to ale, też ogarnę. Ale kopać się. Ja tam kopać. Ale kopać się. A nie górnik, żebym kopał. Ja mam. A co tu kurę zrobiłeś? Co to jest, żeby woda odciekała. Nie ma siły. Żeby woda ściekała. Jakby nie ściekała woda, to się robi smród pod domem. Opar idzie, a tak to sucho jest. Wie pan. I nornice. Nie... można wyrównać szpadem, a dar mi się pozywać. Była woda? Miał co? Studzienka była, co zrobiłeś? Studzienka to jest stara. To się... Ale wie pan, że ta woda to jest chlorowana chyba, nie? To chlorowana woda, to z wodociągu idzie. Wodociąg, oczywiście. To jak panu przyjdzie rachunek za tą wodę, to nie zazdroszczę. Nie, to jest zamknięte, zablomowane. A ta, to ale woda stoi. Gdzieś tam jeszcze, gdzieś przecieżko. No. Ojej. Tam, ona ma, gdzie kropelki idą. Że zrobili. Ale ile to roboty, takie wykopanie piachu? Tam tylko całko, no zarosło to. No. No tak. Tam jest ile wywrotek ziemi. Nie ma. Nie ma siebie w ogóle. On. Mówię, Artur, chodź. Do rok temu to było. Ja sobie siadam.